No dobrze. A czemu spluwajka? Bo takie działo. Bo strzela co 2 sekundy. No dobra. Tak w ogóle, by the way. Hej ludziska, prosiaczyska, świniska, wytarmoszone, wymiętoszone, umaślone. Witam was bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle, Grzechu 40. Zapraszam do oglądania kolejnego epickiego odcinka z serii Zagrajmy w Armored Warfare. Ze mną jest nie kto inny jak pan B. Pogrywamy plutoniki i gadamy o pierdołach. Jak to przystało na prawdziwych mężczyzn? No mieliśmy gadać, znaczy próbujemy już gadać po raz enty, zacząć o różnicach między Deforestem i dlaczego go nie nagrasz. Znaczy, ja nie mówię, że nie nagram Deforest, nigdy tego nie powiedziałem, takie słowa z moich ust nie padły, natomiast uważam, że niezbyt wiele jest w tej grze do roboty, w związku z czym jestem typowo pejoratywnie nienastawiony, dlatego że ta gra sobą nie oferuje na zbyt wiele. Przynajmniej to jest takie moje subiektywne wrażenie. Widziałem gameplay z tej gry. Okej, ona ma piękną grafikę. Okej, to jest swego rodzaju troszeczkę ograniczona piaskownica, dlatego że wiadomo, można budować własną bazę, jakieś tam umocnienia, różnego rodzaju struktury, które ci ułatwiają życie. Ścinasz drzewa, zabijasz zwierzęta, polujesz i tak dalej. Walczysz z kanibalami, którzy tam po tej wyspie, bo to chyba wyspa jest, się jako tako szwendają. I to jest bardzo fajne, grafika jest ładna, fizyka jest fajna, tak więc rzeczywiście gra pod tym względem robi wrażenie, ale jeżeli chodzi o sam gameplay, to ona jest nieprawdopodobnie miałka, przynajmniej moim zdaniem. Dlatego, że poza wybudowaniem jakichś kilku podstawowych struktur, to tam nie ma specjalnie co robić. To nie jest takie drugie Seven Days to Die, gdzie możesz zrobić dosłownie wszystko, możesz remodelować otoczenie jak ci się tylko żywnie podoba. Tylko no masz ograniczony wpływ na otoczenie, w związku z czym no jesteś w stanie budować, ścinać drzewa, tyle, masz się cieszyć. Takie moje zdanie. No a ty co powiesz? Zgadzasz się z tym czy nie bardzo? Zgadzam się, to jest bardzo nudne, znaczy się natomiast system budowania jest bardzo satysfakcjonujący, dużo bardziej satysfakcjonujący, bo jest to takie planowanie przed budowaniem, nie? To jest miłe, że możesz sobie zrobić to, nie? Natomiast tak, ale myślę, że system budowania też jest lepszy w Seven Days to Die, jeżeli chciałbym porównywać te dwie gry, no bo tam budujesz fizycznie z klocków, w związku z czym jesteś w stanie wymodelować to, co chcesz. I to dokładnie tak, jak chcesz. Tak samo jak kiedyś mi pokazywaliście swoją bazę na innym serwerze w Seven Days to Die, no i sam wiesz, co miałeś na samej górze tej bazy. So i tak wymodelowałeś, tak wpadłeś na taki pomysł, żeby coś takiego postawić, no i se postawiłeś. Co miałem? No na materiale to tego nie powiem, no. A to? No to, dokładnie. Ale właśnie stuprocentowa... Bardzo nie symbol. No tak, tam. Stuprocentowa dowolność. Co chcesz, nie, bo ja to myślałem, wybudować. Że mówisz, myślałem, że mówisz o tej bazie, którą zrobiłem z Deepem, gdzie przemodelowałem całą farmę na betonową. Ale tu też widzisz, drewniana farma, a ja całą przebudowałem na betonową. I te, właśnie to też jest fajne, że możesz z różnych materiałów tworzyć. Sobie poustawiałem reflektory na bokach, żeby było oświetlenie, doły, wilcze doły zbudowałem i tak dalej, no wszystko, nie? Jakieś naleciałości fizyki tam również się znajdują. Oczywiście wiadomo, ta fizyka jest uproszczona, no nie do końca realistyczna, ale jest. Zdawkowa, ale jest. Bo wiadomo, że jak coś postawisz z betonu, to ma większą wytrzymałość niż drewniane. To też mi się podoba. A w The Forest no masz tylko drzewa, no i tyle w temacie. Tak więc no, ja nie rozumiem ludzi, którzy się tak bardzo The Forest zachwycają. Strasznie dużo widzów mi pisało, żebym zaczął tą grę nagrywać, że jest świetna i tak dalej. Wiem, że ktoś może być się zafascynowany przez pierwsze, może nawet nie kilka godzin, pierwsze 2 godziny, ale ona się strasznie szybko nudzi. Wiesz co, ten sam problem jest z No Man's Sky, najnowszą produkcją. A co to jest? O czym to jest? To jest taka gra, która ma 18 kwintylionów planet do zeksplorowania. Aha. I każda ma swoją powierzchnię, swoje życie, swoją florę i faunę, unikalny kształt i tak dalej. Nie stoimy za daleko? Nie. Ale wiesz, co jest najlepsze w niej? Ta gra była robiona 4 lata. I ona, no bo wiesz, skoro masz... Ma taki system, że kto pierwszy odkryje planetę, ma prawa nazwać tę planetę. Ale jak tam jest 18 kwintylionów planet, jaką to ma grafikę? To jest bez przerwy renderowany na bieżąco, czy to już jest stworzony świat? Nie rozumiem w taki sposób. Musieli świat. Stworzyć algorytm, który sam ten świat stworzył, no bo sami by tak, tyle nie byli w stanie. To jest stworzony świat. To jest jak wszechświat, który się poszerza, nie?
Tylko No wiesz, to o co ile chodzi? to miejsca na dysku coś takiego zajmuje? Nie rozumiem w ogóle Nie wiem, koncepcji. 20 giga. 18 kwintylionów planet, no jak to brzmi? No to te planety muszą być... Nie znam tej gry, nie widziałem jej. To muszą być albo strasznie uproszczone, albo nie rozumiem na jakiej zasadzie to Ale działa. wiesz, o co chodzi? Znaczy, nie wiesz, o co chodzi, ale co chcę powiedzieć? O, Stringay. Tak, widzę. Wow, Ło. ale salwa. Ale chyba Poleciała wszystko salwa. spudłowało. Ja trafiłem na pewno, bo mi się skill włączył za ten, za przebicie. I co chciałem powiedzieć? Wiesz, to było hucznie, wiesz, no bo 18 milionów planet, no i... Kiedy ty je zrobisz, tak? No bo to miał być Massive Multiplayer Online. A nagle twórcy stwierdzili, że jednak nie robimy online, będzie to tylko single player. 18 Aha. kwintylionów planet na jednego No to gracza. w takim razie świat kompletnie bezużyteczny, bo przez całe swoje życie, gdybyś grał tylko w tą grę, nie jadł, nie pił, nie robił niczego innego, nie spał, to i tak byś tego wszystkiego nie zbadał. No nie, wiesz co, widziałem filmik, w którym ktoś zrobił matematycznie, że jeżeli byś jedną planetę na minutę odkrywał, to i tak zajęłoby ci to No to około 500 lat. 18 kwintylionów minut w takim razie, więc No to mówię, no tak, no i ktoś policzył, żeby to zajęło coś około 500 lat. Ale to jest przerost formy nad treścią, bo osobiście uważam, że nie ma po co takich wielkich światów tworzyć. Nawet Ale gdyby to to dlatego, było, że ale mógłby to poczekaj, multiplayer. nawet gdyby to było MMO, to i tak nie ma sensu. Bo to by tylko spowodowało, że gracze bardzo rzadko się będą spotykać, no bo fizycznie, ile graczy może zasiąść do takiej gry, jeżeli masz 18 kwintylionów planet i każdy gracz jest rzucony w losowym miejscu, no to spotkanie drugiego gracza graniczyłoby z cudem. Na dobrą sprawę. No tak, ale ona była tu mówiona, że będzie. Zresztą ten system, tak, że kto to będzie pierwszy planetę, ma prawo ją nazwać. On był unikalny dla tej gry, nie? A nagle zrezygnowali z multiplayera. No i ja w takim razie się pytam, po co? Wow. Po co w takim razie ten cały system? Nie! W kiwaka trafiłem! Ja chcę No damage widzę. wreszcie jakiś zrobić, no. Kurde. I gówno zrobiłem. Najpierw Spoko, kiwaka, jeszcze potem będą się czołgi. zacząłem majtać. Bo jeszcze będą czołgi, jeszcze 3/4 teamu, nigdzie jest spokojnie, że. Dajże spokojnie. Wkurzony jestem. Jak ja w tego kiwaka trafiłem? Takie no strzały normalnie, wkurzają. strzeliłeś i trafiłeś. No dobra, mniejsza. No tak czy inaczej jestem zwolennikiem teorii mówiącej o tym, znaczy no teorii, podejścia. Mówiącego o tym, że twórcy gier bardzo Oho. Złego... Kurde, bardzo zrywam, bardzo zrywam, bardzo zrywam. No, autodziałku tam jest. Twórcy gier w dzisiejszych czasach wychodzą z bardzo złego założenia i to bardzo często, że graczom chodzi o to, żeby świat był jak największy, żeby stworzyć właśnie największy jak to możliwe świat i potem się chwalić, no myśmy stworzyli 12 km kwadratowych, a my 80 km kwadratowych, a my mamy tyle i tyle planet, a my mamy jeszcze coś większego. To jest tak naprawdę tępe myślenie, bo nie powinni iść w ilość, ale w jakość. Bardzo często w przypadku gier komputerowych tworzone są światy, które faktycznie są ogromne, tylko że są po prostu nudne. Nic tam ciekawego nie ma. I osobiście jestem zdania, że znacznie ciekawszy świat, ja wiem, ty się ze mną nie zgodzisz, bo ty bardzo lubisz Gothica 3, natomiast moim zdaniem bardzo znacznie ciekawszy świat był nam zaoferowany w Gothicu 1 i Gothicu 2. Bo tam to wszystko było skondensowane, ja się zgodzę, troszeczkę mało realistyczne, no te rzeczy po prostu na sobie praktycznie leżały, przechodziły z jednej lokacji do drugiej, to było strasznie mocno skondensowane, ale przez to świat był bardzo ciekawy, bo wszędzie coś było. W Gothicu 3 on jest znacznie bardziej rozmyty, w związku z tym, że jest dużo pustych przestrzeni, gdzie po prostu nie ma totalnie nic. I osobiście uważam, że gra znacznie lepiej by... Kurde, pudłuję. Znacznie lepiej by wyglądała, gdyby ten świat był mniejszy, ale też bardziej skondensowany. Lubię widzieć to, że każde miejsce jest unikalne, że nie jest tworzone przez skrypt. I kiedy wejdę do lasu... No w Gothicu 2, kiedy wszedłem do lasu, to ja wiedziałem, w jakim miejscu jestem, bo każdy las wyglądał troszeczkę inaczej, miał inne ukształtowanie, inne kamyki, inne paprocie i tak dalej. To się czuło. Natomiast we współczesnych grach zasiadłem kiedyś do Obliviona na przykład. Stary, potężny świat, twórcy gry się szczycili, ile tam jest miast, ile tam jest tego wszystkiego, tylko że to było tak potwornie powtarzalne, że ja do tej gry zasiadłem i po jednej sesji ją odinstalowałem. Ja nie Ale miałem wiesz, ochoty w nią grać, bo to było wszędzie to samo. Ale ty masz tendencję do grania w złe gry. Wiesz, że Oblivion jest uznawany ogólnie przez społeczność The Elder Scrolls za najgorszą część? No tego nie wiem, może i tak, ale grałem i mówię co zaobserwowałem. Nie zaobserwowałem właśnie niczego nowego.
To na pewno. Znaczy, o, jakąś gęś tam chowasz, tego co słyszę. Nie, to po prostu Na krzesełko obiad. moje. Nie, gęś już się ugotowała w rosole, chyba. Tam babka wrzucała wszystko, kurde, co miała. Jakieś indyki, kuroki i wszystko. Rosołek. Stary, jak ja dawno rosołu nie jadłem. Zapraszam do mnie, daleko nie Jak masz. mieszkam samemu, to jakoś tak po prostu zupy są bardziej absorbujące uwagę. Trzeba nad tym siedzieć, wiesz, to wszystko się musi A po ugotować. drugie, nie opłaca się zupy gotować, bo jak zupę gotujesz, to gotujesz konkretną porcję, a nie miseczkę, nie? Tak, to też jest prawda. Znaczy, Ja mógłbym się teoretycznie nastrzelałem w tej bitwie. kupować te chińskie zupki, Dokładnie ale to no to samo. jest stary. Po pierwsze, że nie to samo, a po drugie, to jest chemia. To jest sama chemia. Jak masz taką zupkę. No dobra, no nie będę podawał marki, żeby nie było ani antyreklamy, ani reklamy, no ale masz zupkę jakiejś firmy i autentycznie to jest przykład realny ze świata rzeczywistego, że masz datę przydatności do spożycia na 4 lata w przód, to stary, to musi być sama chemia, bo żaden produkt spożywczy nie wytrzyma ci 4 lata fizycznie. Jadłeś kiedyś rację żywnościową? Tak. Wojskową? Znaczy to jest, to tak, to teraz wiem do czego bijesz. Świetny przykład, notabene. Tyle tylko, że ich racje żywnościowe są skrajnie wysuszane. To też można odnieść do tego, że te zupki są skrajnie wysuszane, ale nie są. To nie jest kwestia tego, że one są skrajnie wysuszane, dlatego że to nie jest kwestia pozbawienia porcji żywności wody i pakowania próżniowego, ale bardziej kwestia tego, że tam faktycznie ta chemia siedzi, bo gdybyś przejrzał sobie skład takiej zupki, tam są same regulatory smakowości, emulgatory, substancje konserwujące, substancje barwnikowe. W związku z czym, no, faszerujesz się takim czymś, może ci nawet smakować, tyle tylko, że masz ten niesmak w głowie, że to jest prawdopodobnie, no, wiesz co jesz po prostu, no. Proponuję Silklebera. Czwarty tier powiadasz, tak? No mówię, Silklebera proponuję. Dobra. Znasz pojęcie Silklaber? Nie. Silklaber to jest, jeżeli bierzesz skrajnie OP rzecz, żeby wyżywać się na graczach, którzy dopiero co grę zaczynają, bo to low tier, no a to jest żalo, więc jest OP. I jest czwartym tierem. Więc to jest Silklaber, czyli bijesz, nie dość, że bijesz niedoświadczonych graczy, to jeszcze bijesz ich skrajnie OP maszyną. No, w WoCie odpowiednikiem tej maszyny jest B2. choćby KW85, tak się to chyba teraz nazywa. Ale B2 jeszcze. B2 jest B2 świetnym też. przykładem, bo Tyle jest tylko, tylko że na swoje B2 tiery. też jest chamski pod tym względem, że nie zawsze wszystko w bitwie zależy od ciebie, bo jest na tyle wolny na swoich tierach, że często, znaczy często, czasami zdarza się, że nie dążysz dojechać do wroga, bo bitwy są zbyt Prawda. szybkie. Prawda. No, w każdym razie wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Racje żywnościowe na przykład często widuję, bo mam znajomego w wojsku tutaj w Tarnowie. Znaczy, nie ma jednostki w Tarnowie, ale który mieszka w Tarnowie i w wojsku jest. To pokazywał mi, jakie racje on dostaje. Tam bardzo często ma zupki takie, wiesz, te błyskawiczne. Tak, suchary wojskowe, te Jakieś... wszystkie porcje Tak, wołowiny i tak, tak tak. dalej, te, które też są typowo dania w proszku, że masz proszek, sypniesz, troszeczkę wody dolejesz i już masz prawdziwy obiad. To rzeczywiście No jest i... ciekawe. Notabene też muszę wspomnieć, że troszeczkę takich dań wojskowych jadłem i one zazwyczaj mają dosyć mocny smak. To nie jest takie jedzenie, które, przynajmniej te, które ja jadłem, no może to była kwestia wybiórcza, no też nie jestem specjalistą, że jadłem wszystko, co było w tym zakresie, natomiast te dania, które ja jadłem, były dosyć intensywne pod względem smakowym i widać, że starano się je zrobić w taki sposób, żeby nie były miałkie, żeby nie były takie typowo, że masz wrażenie, że jesz niby papier. Karton, nie? Tak, i myślę, że to jest związane z kilkoma rzeczami. Po pierwsze z tym, żeby ci to smakowało. Po drugie, z tym, żeby ci poprawiało w survivalu bądź też w warunkach bojowych samopoczucie. To jest bardzo ważne. Dbanie o samopoczucie żołnierza. Morale tak zwane, nie? Morale, tak. Jeżeli masz złe morale, to choćbyś miał najpotężniejszą armię na świecie, potrafisz przegrać. Dlatego, że ludzie przestają efektywnie walczyć, przestają się starać, zaczynają podchodzić do tego w sposób, a po co, Tak. nie opłaca się, co ja tutaj w ogóle robię. Jeżeli masz dobre morale, to nawet sobie takich pytań w głowie nie zadajesz. Po prostu wykonujesz rozkazy. W związku z czym, no myślę, że to Wiesz też. co? Związek mam, czarny ekran mi się zrobił. Aha, wczytuje się bitwa. Przygotuję bitwę. Wiesz co ci powiem? Tak mi przyszło na myśl, że kolejny filmik, jaki nagramy razem, jak kiedyś u ciebie się pojawi, zrobimy sobie zrzutkę na amerykańską rację. Sobie ją zrecenzujemy, co ty na to?
A z wielką chęcią, to by było bardzo ciekawe. Czegoś takiego jeszcze nigdy na YouTube nie widziałem, a też przy Ja okazji widziałem byłoby wiele to razy. ciekawe dla mnie, bo nigdy amerykańskiej racji żywnościowej nie próbowałem. No ja mogę, wiesz, eBay te sprawy i tam wszystko możesz kupić, Ale nie? amerykańskie jedzenie próbowałem dosyć często, dlatego że mam ciocię w Stanach Zjednoczonych, mieszka sobie na Florydzie i też tam podsyła dawno temu różnego rodzaju ciekawostki. I powiem ci, że u nich też się to czuje, że w odniesieniu do naszego europejskiego jedzenia, tym bardziej tego środkowoeuropejskiego, u nas, wiesz, no ludzie są jednak przyzwyczajeni do tego, że sami sobie gotują. Każdy ma w domu kuchnię, każdy z tej kuchni korzysta, dlatego że ludzi po prostu nie stać na to. To jest kwestia zamożności społecznej. Ludzi nie stać na to, żeby się stołować w restauracjach. W Stanach Zjednoczonych to jest norma. Niektóre ich mieszkania w ogóle nie mają kuchni. W Nowym Jorku jest to i w takich większych aglomeracjach, gdzie przestrzeń rzeczywiście jest ważna, jest to powszechne, że buduje się całe blokowiska z mieszkaniami, gdzie w ogóle nie masz kuchni. Bo i tak wiadomo, że każdy się stołuje w restauracjach, w związku z czym ludzie nie gotują, nie mają garnków. Ten schemat, który był prezentowany tak troszeczkę prześmiewczo w Seksie w Wielkim Mieście, taki serial, że no, mężczyzna przyszedł do domu Carrie i mówi, no to teraz coś ugotujemy. A ona mówi, ale stary, ja w ogóle nie mam naczyń, nie mam garnków. I to było prześmiewcze, ale to było prawdziwe. To było naśmianie się z realnych uwarunkowań Stanów Zjednoczonych, bo oni faktycznie, bardzo wielki odsetek mieszkańców tamtego kraju po prostu nigdy w życiu nie gotowała. Oni są do tego przyzwyczajeni, to jest normalne, idziesz sobie do restauracji, wracasz po robocie zmęczony. To jest bardzo fajne z perspektywy życia, bo jakość życia ci się poprawia. Nie musisz siedzieć w kuchni, nie tracisz na to czasu. Super sprawa, czasu i energii. Tylko idziesz do domu i odpoczywasz po prostu. Natomiast no, u nas jest to nierealne, bo ludzie za mało zarabiają. Tak czy inaczej, o czym ja w ogóle zacząłem? Bo jakoś. A, No, o racjach mówię. żywnościowych. Tak. I to jedzenie, które właśnie jadłem, które pochodziło ze Stanów Zjednoczonych, bardzo często spotykają się, że jest potwornie przesycone smakiem. Jest wręcz, za przeproszeniem, do pożygania się nasycone smakiem. Domyślam się, że to jest też kwestia jakiejś chemii, tych wszystkich emulgatorów i tak dalej, że wzmacniacze smakowości są tam implementowane. W związku z czym rzeczywiście jak coś tam kupujesz, no to no trzeba się mentalnie przyzwyczaić do tego i oswoić z tą myślą, że no będzie mocno, intensywnie smakowało. To jest też bardzo łatwe do zaobserwowania, No jeżeli chodzi. kurde! Co jest? Trzeci strzał w trupa, tak szybko im tu giną. No ja jeszcze nic w tej bitwie nie zrobiłem. Pierwszy strzał No, dopiero obniż to włożyłem. działo! No nie! Nie zrobiłeś. Stary, stanąłem! Postałem tak przez, no nie wiem, pół sekundy i jeszcze i na koniec podbiło celownik do góry. Więc no jak Chcesz się strzeliłem, no bujnąć. to. Ale w taki chamski sposób się bujnąłem, naprawdę chamski. Bo pojazdy kołowe mają inną fizykę, jeżeli chodzi o zatrzymywanie się, niż ten. Niż gąsienicowe. Dobra, zrobiłem jakikolwiek damage. Brawo. Bardzo dobrze, że go zabiłeś, bo on był bardzo groźny tutaj. Mógł nam zaświecić w każdej chwili. O, No na mamy razie laba. bitwa dla mnie totalnie z dupy, bo damage'u zrobiłem tyle co nic. 50. No i ja się już nastrzelałem. 1400. Dobrą miejscówkę znalazłeś. Ja wcześniej byłem na drugiej flance. O, druga flanka, popatrz. Widzę. I tam się wtedy nic nie działo, teraz się dzieje. No, tak czy Widzę. inaczej, kontynuując. U nich to jest bardzo znana praktyka, jeżeli chodzi o słodycze. Słodycze europejskie są znacznie mniej przesączone słodkością, tam jest mniej cukru niż słodycze amerykańskie. Oni są już przyzwyczajeni do tego, że u nich, jak masz cukierka, to jest sam cukier. I ja nie jestem w stanie zjeść. Dlatego też powiedziałem swego czasu cioci, żeby mi nie przysyłała słodyczy ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję, ale to jest po prostu nie do zjedzenia, bo oni mają tak potwornie słodkie rzeczy, że rzeczywiście można mieć nudności. Europejczyk nie jest w stanie tego zjeść, tym bardziej ja jako Polak. To jest za słodkie, to jest po prostu sam cukier. Mam problem. Co tam? Bardzo blisko M60. podjechałeś. Jak na ciebie wyjedzie, Aha, czy tam jesteś, to nie. A Od niego myślałem. odbijam, co ciekawe. Podjedziesz się tu? Czy będziesz tam tak kampił i dasz mi zginąć? Ale kurde, to czemu się tak daleko wyryłeś? Ja tu miałem piękny cel. No już teraz zacząłem zrywać. Co ciekawe, na ślepo zerwałem. On jedzie na mnie. No i niech jedzie, w dwójkę może jakoś ogarniemy.
Law z lewej, law z lewej. Mówiłem ci, za daleko się wyryliśmy. Jak teraz do mnie strzeli, to padnę. Dlatego ja wyjeżdżam. Pierwszy. No niechże ktoś coś kurde zrobi, no. Wiesz, można. O, ktoś mu wysadził, dobrze. Dawaj. Strzelił? Nie, ja strzeliłem, uważaj, uważaj, nie! Cały czas jedzie po ciebie, jedzie po ciebie, jedzie tak, po ciebie. Widzę. No to dupa. Oho, dobra. No to było na styk. Calculated. Znaczy, nie żebym kwestionował twoją decyzję, wiadomo, jesteś ogarniętym bardziej graczem ode mnie, natomiast nie wiem, czemu tak blisko podjechałeś, przecież te deckiem to się na dystans powinno grać. Nie w takim momencie. Teraz jest bitwa o damage. O, on jest przodem. To, niedobrze. No, nie najlepiej. Celuję do ciebie. Pocisk mi zniknął, świetnie. Nie czuję się pewnie grając żalo, kiedy jestem na ogrysku. Z oczywistych względów. Pak, 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 widzę, pak, pak, widzę, pak, widzę. Pak, pak, pak. On ma lepszy ryzyk ode mnie. Co się... Gdzie mnie trafiłeś? Z mojej perspektywy to uważaj, wyglądało... Uważaj, kurde, znowu mnie zaczęło podbijać. Nie, wkurza mnie to, to nie jest dobrze zrobione, bo ja stanąłem i nie podbiło mnie od razu, kiedy wjechałem na górkę, tylko po czasie. Ty się zaświeciłeś, czy nie? Nawet nie zauważyłem. Tak szybko zszedłem, że... Bo ja się zaświeciłem i mam wrażenie, że to był strzał dedykowany dla mnie. Być może. No, cóż. Już myślałem, że on wystrzelił pierwszy, nie? Ja czasami lubię się tak wyrwać do przodu. Tylko, że z reguły jestem przyzwyczajony, że ktoś po prostu za mną jedzie. Plutonie, ja nie muszę mówić. No ja jestem przyzwyczajony do czegoś innego, bo tej gry nie znam, więc gram ostrożniej niż w WoCie. W WoCie wiem, kiedy sobie mogę na coś pozwolić, a kiedy już przesadzam, w związku z czym się narażam komuś tutaj. Ile masz tam minut na liczniku? I zaraz ci powiem. Jak nagrywasz akrzynem, to możesz mi powiedzieć już. Nie mogę. Czyli nagrywasz frapsem. Zaraz ci powiem. Taka bitwa przeciętna. No nie wiem, 3900, mu za siebie. Niechaj takowoż będzie. Ja wolę, towarzyści. No, natomiast jeżeli chodzi o jedzenie, nawet ta przerwa będzie mi bardzo na rękę, dlatego że przyniosłem sobie... Tak ja mówiłem, ja dzisiaj w ogóle śniadania nie jadłem, w związku z czym wyczaiłem takie kabanoski stare. Wiedziałem. I musztardkę, i to będzie taka orgia będzie. Nie wiem dlaczego, ale wszyscy, z którymi tu gram na Teamspeaku, zawsze podczas grania wpieprzają kabanosy. No smaczna sprawa, kabanosy są bardzo dobre. A to jest idealne ja danie, miałem... bo to wiesz, łatwo przenieść, jest suszone, w związku z czym nie brudzi, łatwo szybko zjeść. Ja takie kiedyś jadłem takie kabanosy na ostro, widziałem. O, też kiedyś. Super. Ja bardzo lubię właśnie dania na ostro, no ale ostatnio... Ostatnio ci mówiłem, jaką przygodę miałem, tak więc troszeczkę z tym ostrym bastuję. Po pijanemu najlepsze są przygody. I... No to dobra, żeby nie było, że tajemnice jakieś. Po prostu wpadłem na epicki pomysł, będąc nie do końca... Nie do końca w stanie stuprocentowej świadomości, że tak powiem, tego co czynię, a biedny, nieszczęśliwy. Poszliśmy na kepsa i poprosiłem faceta, żeby dał mi najostrzejszego kepsa, jak to tylko możliwe. Tak się założyłem troszeczkę. Ci go zjem, ci go nie zjem, zjadłem, nawet był bardzo smaczny. Ja lubię ostre jedzenie, tyle tylko, że potem miałem noc nieprzespaną niestety. I to nie dlatego, nie z tego powodu, bo ja już sobie wyobrażam, co teraz sobie sami wyobraziliście. Nie, nic z tych rzeczy. Nie miałem żadnych potwornych problemów z żołądkiem. Tyle tylko, że... Piekło mnie żołądek przez cały ten noc. Ja się czułem tak, jakby mi jakieś smerfy ognisko w żołądku rozpaliły. Ja czułem ten żołądek. Przez całą noc czułem się tak, jakby mnie ktoś tam palnikiem przypiekał. I różne rzeczy robiłem. Próbowałem jakieś kefiry zajadać, mleko, gorącą herbatę sobie zaparzałem. Nic nie pomogło. Cały ten noc miałem nieprzespaną. Nie wiem, gdzie jechać, wiesz? No ja nie wiem, że wiem. Te trzy WZ mnie konfundują. Konfundują.
Pan fundują? Otóż to. No to może. Rzadko używam tego słowa. Rzadko używam tego słowa, więc mam prawo nie znać. A no cóż. No ale od tego jesteś ty, żeby mnie poprawić. Tak, tak. Taki profesor miodek ze mnie. Tak. Nie no, wbrew pozorom też dosyć często przekręcam różnego rodzaju zwroty. Idealnym człowiekiem nie jestem i wcale za takiego się nie uważam. Wystarczy, że widzowie cię za takiego uważają. Idealną polszczyzną też nie władam. Zresztą nikt nie włada, nawet miodek idealną polszczyzną nie włada, dlatego że każdy ma jakieś negatywne nawyki. Kurde, czerwony wskaźnik. Dolna płyta, próbuj. Nie, za daleko, nie trafię. Ja trafiłem. Ale nawet na dolnej mam czerwony. A masz najlepsze pociski? A czekaj, ty masz hajaki załadowane czy hity? Boże, czym ja strzeliłem teraz? Chyba hajakiem, bo za 80. Matko, bosko, kochano, co ja tutaj mam za amunicję? Nie masz hitów? Mam, ale nie wiem czemu... Nie, muszę to ogarnąć po tej bitwie, jakoś nie po kolei mam... zainstalowane. Nie dziwię, że miałeś czerwone. No, teraz to ja też się nie dziwię, no. To tym czołgiem nie wolno się zaświecić, jak się zaświecisz, to jesteś martwy. Dlatego też przed bitwą powiedziałem, że taki papier, no średnio mi to leży. Ale to walnięcie, proszę cię. No, walnięcie tak, to jest miodne. Minus 600, widziałeś? Tylko, że widzisz, no, zanim ja skupię celownik, to już nie ma wroga. No, dlatego ja się cieszę, że mam tu pięciopoziomową załogę i wymaksowany pojazd. I to jest częste w tej grze, że zanim strzelę, to już nie ma do kogo strzelać. Tak jak mówię, no, wymaksowany pojazd i załoga. No, tak czy inaczej, też jeżeli chodzi o śniadanie, nie, są ludzie, którzy w ogóle śniadanie jedzą. Może już tak wychodzę na takiego typowego gbura, że grzechu o jedzeniu podczas nagrywania mówisz, no. A o czym mamy mówić? Ale temat jak każdy inny, nie? Dobrze, że nie mówimy o fekaliach. No, to już mniejsza. Natomiast temat jak każdy inny, no życie, wiadomo, proza życia, w związku z czym... O kurde. Skup to, no nie zdążyłem, no nie dążę strzelić, no stary, to wszystko pada, zanim ja dążę cokolwiek zrobić. Spokojnie, zaraz wjedziemy im na plecy, będziesz miał co strzelać. No wątpię, a myślę, że z zerem skończę w tej bitwie. Powiem ci, że strasznie podoba mi się ten kamuflaż, ja mam ten kamuflaż na każdym pojeździe, na każdym. To jest ten, wiesz, pikselowy, czarny. Tam, nowoczesny. Widzę, że też na każdym masz flagi. To przecież powiedziałem tu kilka odcinków temu, bo nie widzę temu. Że mam na amerykańskich czołgach amerykańską flagę, na rosyjskich... Na rosyjskich musiałem kupić dwie flagi. Bo w tej grze są rosyjskie... i Federacji, tak? Tak, bo są rosyjskie i sowieckie czołgi w tej grze. Musiałem kupić dwie flagi, czuję się oszukany. Powinny być w pakiecie. Natomiast, kontynuując. Niektórzy ludzie... Są zdania, że śniadanie to nie jest posiłek, że śniadania to w ogóle można nie jeść, wyeliminować i też będzie dobrze, że to jest jedna, no właśnie, i tego się boję, że śniadanie to jest jedna wielka ohyda. Ja właśnie strasznie lubię śniadania, to jest taki odpowiedni start dnia. Oczywiście lubię śniadania, kiedy mam wolny dzień, bo w dni robocze nie lubię, dosyć często nie jadam, bo jak do roboty muszę wstać o 5 albo o 3, to faktycznie ten żołądek jeszcze mi się nie jest w stanie rozruszać, w związku z czym, no, słabo. Ale w dni wolne, jak sobie tak wstanę o tej, o której mam ochotę i sobie pierdychnę, tak lubię właśnie takie śniadanko zrobić typowo smakowe. Uważaj, bo wyjeżdżasz prosto na wrogów. Tak, wiem. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. No właśnie tego się obawiam. Tylko pudłuję, no i nie trafiam, no i nie jestem sam. Trafże, chłopie, kurde, bela kaczka. Nie trafiłem znowu, jakby to wkurza, Boże! Na WZT ładuj rakietę, Nie przebijesz jej hitem. No i dupa, i se schowała brzusio i teraz mogę jej naskoczyć. Nieważne, rakieta. Czekaj, na razie uciekam. No to też można. Tylko, że nie jestem w stanie uciec, bo górka jest nieskończona. Jestem teraz strasznie wkurzony, już takiego hejta na tą grę łapię. W nic nie trafiam, wszystko znika zanim do tego dążę dojechać. No, zrywam, aha, no fajnie. Strzeluj! 69 damage'u, dziękuję. Serio? Wkurza mnie ta gra.
Tak samo jak wkurza mnie to, że kiedy umieram, ustawiam sobie na ciebie kamerę i mogę tak mieć tą kamerę przez kilka sekund, a po tych kilku sekundach przerzucam je na randomową postać. Też kompletnie z dupy rzecz, to powinno być poprawione już dawno temu, to jest tak naprawdę błąd. Nie, bo za wcześnie zmieniasz kamerę. Ale nie ma za wcześnie zmieniam kamerę, zmieniłem sobie, to powinno się trzymać tych ustawień, co to ma być? Ooooo. No to koniec. Gdzie jest nasza drużyna, ty? Mniejsza, nie będę komentował tej bitwy, tak czy inaczej, kontynuując wątek. Ludziska. Proszę cię. Co jeszcze lubię na śniadanie? Jajeczniczka, stary, to jest po prostu ambrozja. Jajeczniczka, leczo, takie prawdziwe, ambitne, gorące rzeczy. I przede wszystkim pomidorki koktajlowe. Ja jestem takim zboczeńcem, że jak się zaczyna sezon pomidora, to po prostu mogę go żreć jak świnia przez cały sezon. No. Nigdy mi się nie znudzi. Lubię warzywa w ogóle. Są osoby, które warzyw nie trawią. Ja bardzo sobie cenię, natomiast nie lubię owoców. Dlatego, że ja w ogóle mam awersję do słodkiego. Nie potrzebuję tyle słodkiego. Jak kupię sobie batonika, to po połowie już mam dosyć, bo to jest dla mnie za słodkie. Szybko się przesładzam. Nie mam ochoty na ciasta. A owoce zazwyczaj słodkie są, w związku z czym jakoś mnie tak specjalnie do nich nie ciągnie. Dobra, no wychodzę stąd, no, do dupy bitwa i tyle w temacie. Chcę zobaczyć, co tu będzie, co ten R zrobi, bo jak nie, to go reportuję za bota. Niby strzela. Boty też strzelają. Wiem. On powinien ich wszystkich rozpieprzyć tym R-cem, nie? Jakby była opcja teraz, nie? Na tym ercu. No bo się nie gra dynamicznie. On nie gra w ogóle. Ja go reportuję za bota. Reportowanie. Report abuse. Inactivity suspected bot. Teraz się ruszył. Za późno już dostał reporta. Dobra, przejdźmy do garażu, nie ma to sensu. Ja muszę to zobaczyć. No dobra. No dobrze. Skąd go klepią? No z prawej, BMP. O. Profesjonalny gracz. A bywa. Powiedz mi, że będzie strzelał w ruchu. Mnie za bota też byś mógł zareportować, bo tak jak mówię, zrobiłem 69 damage'u w tej bitwie. Bitwa bogów. Nie. Myślę, że to nie ma sensu ludziom to pokazywać, tu się nic nie dzieje. Tak czy inaczej... Idę do garażu. Mam nadzieję, że jako taką wam się podobało. Wiem, ostatnia bitwa była kompletnie z dupy, nic się w niej nie stało, no ale trudno. Raz na wozie, jak raz pod wozem. Jak on kurde jeździ. Mniejsza. Tak czy inaczej, tutaj się z wami chcę pożegnać. Mam nadzieję, że mimo wszystko jako taką wam się podobało, chociaż pod względem tematów, które sobie poruszaliśmy. Cześć, ludziska.